Dzień dobry, witam Was serdecznie w dzisiejszą niedzielę 22 sierpnia, w ten piękny letni poranek i chcę Was zaprosić do wysłuchania Słowa Bożego, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy jesteście na urlopach, na pięknej polskiej ziemi, odwiedzając Mazury, Bieszczady, a może nadmorskie miejsca? Czy też jesteście w Waszych domach? Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania Słowa Bożego. To Słowo Boże dzisiaj rozbrzmiewać będzie także w naszych kościołach jako hasło nowego tygodnia, zapisane w Księdze Izajasza w 42 rozdziale 3 wierszu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Chcę Was zaprosić, jeżeli oglądacie rano ten odcinek, abyście poszli do Waszych kościołów, abyście posłuchali Słowa Bożego, abyście wraz z innymi wiernymi stworzyli społeczność wierzących, która będzie chwaliła i wielbiła święte Boże imię poprzez śpiew i poprzez modlitwę. Na pewno gdzieś niedaleko Was, nawet jeżeli jesteście na urlopie, jakiś kościół się znajduje, pójdźcie do kościoła, zaśpiewajcie Panu Bogu na chwałę. A ja, drodzy, chcę Was zaprosić teraz, abyście wysłuchali dwóch wersetów, które jak co dzień odczytuję z książeczki z Biblią na co dzień. W Starym Testamencie, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, 12 wierszu czytamy: będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. A w Nowym Testamencie, w pierwszym liście apostoła Jana, w pierwszym rozdziale, 3 i 4 wierszu czytamy: społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Niesamowita obietnica rozbrzmiewa dzisiaj w Bożym Słowie. Będę waszym Bogiem, mówi Pan, a wy będziecie moim ludem. Czy możemy usłyszeć piękniejsze słowa o poranku lub z wieczora, niezależnie od tego, kiedy odsłuchujecie dzisiejszego codziennika? Żyć w obecności Boga, odczuwać Boże błogosławieństwo, inaczej mówiąc, być w Bożych rękach, to wielki dar, który Pan Bóg dzisiaj daje, który Pan Bóg dzisiaj oferuje każdemu człowiekowi. Jeśli pozwolimy, by On był obecny w naszym życiu, wtedy będziemy mieli społeczność z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem, aby radość nasza była pełna. Życzę Wam wszystkim słuchaczom codziennika biblijnego, abyście doznali tej radości, którą może dać tylko Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Życzę Wam, aby Wasza radość była pełna, a to możliwe tylko żyjąc w Bogu. Kończąc dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym, serdecznie Was pozdrawiam z Włodzisławia Śląskiego i chciałbym również przesłać życzenia wszystkim, którzy przeżywają dzisiaj wyjątkowe chwile, czy to jakieś jubileusze, czy to urodziny, czy imieniny, czy jeszcze jakąś inną uroczystość. Życzę Wam pięknych chwil z Bogiem, pięknych chwil z bliskimi. Życzę, aby Wasza radość była pełna w Jezusie Chrystusie. I pozwólcie, że zakończę modlitwą. Boże, Stwórco nieba i ziemi, od Ciebie pochodzimy i do Ciebie należymy. Choć jesteś potężny, nie umniejszasz naszej wartości. Przeciwnie, stworzyłeś nas na swój obraz. Patrzysz na nas oczami pełnymi miłości. Otwierasz nasze oczy na drugiego człowieka i uczysz nas traktować go jak bliźniego. Dziękujemy Ci. Prowadź nas. Życzę Wam dobrego, pięknego, świątecznego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.